Wojna na Ukrainie to nowa, trudna rzeczywistość dla Ukraińców, ale i dla Polaków. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu przeżywamy stres i niepewność związane z obecną sytuacją. Jak chronić się przed natłokiem informacji, które płyną do nas zewsząd, wywołując napięcia i lęki? Jak zachowywać się względem uchodźców, którzy szukają ratunku w naszym kraju? Wojna na Ukrainie, która w dużym stopniu nas dotknęła, dlatego że mamy również z tego powodu pewne kłopoty tej natury gospodarczej, ale mamy też i sporo uchodźców, którzy stanowią dla nas może nie tyle kłopot, co jakieś wyzwanie logistyczne i powinniśmy nad tym się zastanowić. No ale też obserwujemy, bo to jest jasne, że zastanawiamy się nad tym, czy ta wojna w jakiś sposób nas jeszcze mocniej dotknie w takim sensie militarnym i myślę, że to dla niektórych jest potężny stres. Lęk może nasilać się poprzez nadmierne szukanie informacji. Te czerwone paski, te czerwone jakieś strony internetowe, które tak krzyczą, alarmują, no to już jesteśmy gdzieś około miesiąca po tej inwazji i widać już, że powoli zaczynają wchodzić nowe tematy, więc jakby w sposób naturalny my się oswajamy, co też może nie być dobre, tak? Bo nie byłoby najlepiej, gdybyśmy w ogóle przestali zwracać uwagę na tego typu newsy, ale zawsze skrajności są niedobre. Im bardziej czerwony napis z napisem pilne, wykrzyknik jeszcze migający, tak, prawda, no to aż prosi, żeby w niego kliknąć. Jest jakiś alarm, muszę biec, pewnie prawie jak do pożaru, tak. Czuję, że to jest strasznie ważne, że jak ja tego nie kliknę i się nie dowiem, no to w ogóle może mnie coś ogromnie ważnego ominąć. Próbujemy odzyskać kontrolę nad sytuacją w sposób taki czysto poznawczy. I istnieją już badania na ten temat i tak naprawdę, jeżeli to poszukiwanie informacji zajmuje więcej czasu niż 4 do 6 godzin, uwaga, tygodniowo, więc to, jak sobie to przełożymy na poszczególne dni, to zobaczymy, ile to jest. Więc jeżeli to przekracza tą granicę, to zaczyna to działać negatywnie na nasze emocje. To powoduje obniżenie nastroju i paradoksalnie tracimy kontrolę nad tą rzeczywistością, nad którą tak bardzo chcielibyśmy zapanować. No ja proponuję zachować tam jakąś higienę i sobie naprawdę wyćwiczyć taki model, że na przykład sprawdzam wiadomości raz dziennie, że oglądam sobie newsy, na przykład wieczorne, są serwisy, które mogą nam streścić pewne informacje z całego dnia i to tyle. No, niewiele nam to da, że my będziemy się rzeczywiście tak mocno informacyjnie angażować, oprócz tego, że po prostu no, doznamy takiego silnego stresu, no chyba, że potrafimy sobie z tym radzić, chyba, że potrafimy sobie to kompensować, no bo to jest tak, że niektórzy z jednej strony katują się tymi informacjami, ale z drugiej strony idą na basen, natomiast no, chyba wszyscy kojarzymy takie przypadki, znamy takie przypadki osób, które naprawdę się zamykają w domu, zaczynają już kupować jakieś zapasy, zastanawiają się, gdzie jest najbliższy schron. Ja się boję takiego efektu, że my w tej chwili jesteśmy przygotowani już psychologicznie nawet na wojnę. Już niektórzy naprawdę wyobrażają sobie, że za moment nadlecą nad Warszawę myśliwce. Natomiast no, być może takiej energii, takiego zainteresowania nam nie starczy na później i tak samo zainteresowania uchodźcami. Więc naprawdę nie ma nic lepszego, jak po prostu pewien dystans do tego wszystkiego, dozowanie sobie informacji, no i sama świadomość po prostu tego, jak my reagujemy. No najlepiej by było, i każdy powie, żeby zachować równowagę. Czy oczywiście te informacje będą docierać, bo nas wszech otaczają, ale z drugiej strony umieć się odciąć w którymś momencie, jak jest ich za dużo i po prostu nie czytać, nie szukać. Bo często ludzie robią tak, że mają jedną informację, szukają następnej. Czyli jakby napędzają ten mechanizm w sobie posiadania wiedzy, ale jednocześnie wzbudzają ten lęk, strach i napędza się ta machina. Mieć informacje, ale nie nakręcać tego, nie szukać specjalnie tych informacji. Możemy powiedzieć, że lepsze jest skoncentrowanie się na działaniu, czyli pomaganiu, tak? Czyli działaniu, robieniu czegoś na rzecz dobra innych, samym napędzaniu strachu i lęku poprzez szukanie kolejnych informacji. Te informacje, które naprawdę są ważne i istotne, to do nas dotrą tak czy inaczej. Jak powinniśmy zachowywać się względem przybyłych imigrantów?
warto pomagać z głową, tak żeby to, co robimy, rzeczywiście miało sens. Na początku bardzo wielu ludzi rzuciło się z ogromnym entuzjazmem do tego, żeby ratować, pomagać. Jeździli na granicę, przywozili ludzi swoimi samochodami, przywozili mnóstwo jedzenia na dworce i tak dalej. Jakby to się, mnóstwo tutaj się energii rzeczywiście takiej dobrej, ludzkiej wydarzyło. Wybiegliśmy tak z tym sercem na ręku, z entuzjazmem i rzeczywiście to zostało odebrane bardzo pozytywnie i to było też bardzo potrzebne. To nadal jest bardzo potrzebne. Tylko też warto zauważyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, mądrze pomagać. W taki sposób, żeby też nie ubezwłasnowolnić człowieka, któremu się pomaga. Czyli jakby nie zabierać mu decyzyjności. Pomóc mu tam, gdzie to jest potrzebne, ale jakby nie przejmować kontroli nad jego życiem, nie ustawiać mu nagle planu, dobrze, to tutaj słuchaj, jutro masz, tu masz kurs polskiego, tutaj idziesz do urzędu, tutaj może gdzieś pracy poszukasz, coś tak dalej, nie? Gdzieś to po prostu mądrze wypośrodkować, z szacunkiem tak naprawdę i w jakimś dobrym kontakcie, ale też to, co warto zadbać, to też o w tym mądrym pomaganiu, o to, żeby nie przejechać jakiejś granicy tego, co jest naprawdę potrzebne. Dużo wskazań jest dla osób, które przyjmują ludzi, czyli dla nas, przyjmujących emigrantów. Bardzo ważne jest, żeby na siłę nie dopytywać, co tam się stało, czyli nie zmuszać tych ludzi, jeśli sami nie chcą opowiadać, do wrócenia do tych historii. Nami rządzi jednak ciekawość, chcą się dowiedzieć, czy ktoś uczestniczył w jakiejś akcji, czy coś się strasznego stało, tak? Czy ten. Ci ludzie, jeśli nawet to przeżyli, nie bardzo, przynajmniej nie w tym pierwszym momencie chcą do tego wracać. Będzie taki czas, że będą chcieli o tym mówić, ale to jest proces, wymaga to czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my mamy jednak jakieś oczekiwania w stosunku do nich. Nam się wydaje oczekiwania typu, że nie wiem, chcemy im na siłę wszystko podać, pomóc, zrobić za nich, a oni powinni jednak, żeby właśnie w tym procesie uczestniczyć, wychodzenia z tej traumy, zająć się sobą, chociaż małą rzeczą, tak? Więc nie wyręczajmy ich we wszystkim, pytajmy ich o to, co chcą zrobić. Nie wyręczajmy ich, jadąc za nich i rejestrując ich dzieci w szkołach, jedźmy z nimi, albo jeśli czują się na tyle silni, niech jadą sami, tak? Oczywiście pomagajmy, ale nie miejmy oczekiwań takich, że my wiemy za nich lepiej, czego oni chcą. To są ludzie, których nie znamy. Nie znamy ich historii, ani życia, ani warunków, w których żyli. Warto może też o tym wspomnieć. Jeśli ci ludzie chcą w jakiś sposób nam pomóc, jeśli mają jakieś kompetencje, no to angażujmy ich, bo być może oni woleliby taką sytuację, a nie taki dyskomfort, że gdzieś tam kątem u kogoś przebywają i nic nie mogą zrobić. No, jeśli ktoś zaproponuje, zrobię obiad, nie wiem, co tam jeszcze, posprzątam albo coś tam zrobię w ogródku, dlaczego nie? Myślę, że to jest też dla nich fajne, po pierwsze zajęcie głowy, a po drugie, że mogą się czymś odpłacić. Z czym musiały zmierzyć się rodziny ukraińskie, przyjeżdżając do naszego kraju? Obawa o bliskich i cały czas myślenie, że no niby jestem tutaj, ale tak naprawdę jestem też tam myślami, że gdzieś ta część myśli sobie została na Ukrainie. No na pewno z ogromną zmianą i też z ogromnym stresem wywołanym tą zmianą, bo no to nie jest wyjazd na wakacje, ani to nie jest wyjazd przygotowany i przemyślany. To jest najczęściej po prostu ucieczka. Ci ludzie nie zawsze mieli czas, żeby się spakować, żeby się do tego przygotować jakkolwiek. Więc oni już przyjeżdżają z ogromnym obciążeniem psychicznym. Często też podróż, jaką mają za sobą, była naprawdę mordercza. Te osoby, które wysiadają na Dworcu Wschodnim, czy w Warszawie Zachodniej, gdziekolwiek, tak, mają czasami za sobą 5 dni podróży, w czasie której bardzo mało spali, niewiele jedli, też często są odwodnieni, więc to są obciążenia nie tylko takie, wiecie, psychiczne, ale takie bardzo bazowe, fizyczne.
Mam na imię Wiktoria, przyjechałam z Charkowa. Wyjechałam 8 dnia. Podróżowałam przez około 5 dni z postojami ze względu na godzinę policyjną, punkty kontrolne. To była bardzo trudna droga i czasami jedyne, co pozostawało, to po prostu modlić się do Boga, ponieważ to było naprawdę bardzo przerażające. Samo środowisko jest okropne. Wyjeżdżaliśmy, kiedy aktywnie strzelali w Charkowie. To był ogromny strach. Jeśli chodzi o to, co czuję teraz, to jest to uczucie bezwarunkowego niepokoju. Niepokoju o to, jak tu się osiedlić, jak zorganizować swoje życie. Chciałabym rozpocząć pracę. Jeśli mówić o dzisiejszym dniu, no... Większość uchodźców zmaga się ze stresem pourazowym i o tym się dość często i dużo o tym mówi, czyli z wszystkimi tymi konsekwencjami widzenia rzeczy trudnych, traumatycznych, ale także doświadczania tych rzeczy, utraty rodziny, bliskich, utraty dorobku całego życia, patrzeniem na śmierć nawet obcych. To wszystko sprawia, że te emocje, które w nich są, a które muszą jednak być takie chłodzone, no bo walczą o życie, przemieszczają się, nie uciekną, są w nich. Proszę też pamiętać, że oni mogą tak reagować, czyli nie muszą reagować tylko wycofaniem się, mówię tutaj o emigrantach, ale każdy ma inny sposób radzenia sobie z emocjami. Niektórzy mogą reagować agresją, której my nie rozumiemy, bo my chcemy im dać serce na dłoni, coś dobrego, a oni na przykład w momencie, kiedy podajemy, nie wiem, zamiast słodzika cukier, a ona jest chora na cukrzycę i nie może tego, atakuje agresją. Nie rozumiemy, źle to odbieramy, a to jest jeden z efektów właśnie tego stresu pourazowego. No, w pierwszą очередь все столкнулись, конечно, со состоянием. Przede wszystkim wszyscy stanęli w obliczu ogromnego strachu i przerażenia. Wiele osób było w takich miastach jak Charków, Czernichów, Mariupol. To miasta, które są dziś w znacznym stopniu zniszczone. Będąc tam, odczuwali przerażenie i strach. Tego stanu chyba nie da się opisać słowami. Nie można spać, nie można jeść. Próba zrobienia czegokolwiek, rozproszenie uwagi, pomaga przez około 15 minut, nie więcej. Kolejne wybuchy, zaczynają się strzały. Później było słychać już nieustanne strzały. Okna dzwoniły. Wydawało się, że cały dom się trzęsie. Oczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek śnie czy spokoju. Osoby te czują się w ciągłym niebezpieczeństwie. Cóż, gdy osoba czuje się zagrożona, w związku z czym zaczyna podejmować pewne działania w celu ochrony siebie, swojej rodziny, szczególnie gdy ma dzieci. Tutaj nadal odczuwa się strach i przerażenie. To znaczy, kiedy na początku prawdopodobnie wielu myślało, że to nie potrwa długo, że szybko się skończy lub jakoś może ustąpi. Takie psychologiczne wyparcie tej sytuacji, zaprzeczenie istniejącego stanu rzeczy. Myślisz, że jakoś pójdziesz spać, obudzisz się rano i znowu wszystko będzie tak jak wcześniej, przynajmniej choć trochę, ponieważ nadal jesteś w domu, a nikt nie jest gotowy, aby opuścić swój dom. Podejmować jakieś meры dla tego, żeby zaszczycić siebie, swoją семью. Ci ludzie potrzebują spokoju, że ci ludzie potrzebują bardzo konkretnych informacji rzetelnych, jak tutaj operować w tymże naszym kraju. Potrzebują być może jakiegoś podstawowej nauki języka polskiego, tak aby móc tu jakoś sobie przeczekać. Ale to do nich należy decyzja, co oni z tym czasem zrobią, kiedy tutaj będą. Czy będą chcieli po prostu sobie odpocząć i nic nie robić, czy być może w sposób aktywny bardziej spędzać czas. Tak naprawdę człowiek po jakiejś dużej traumie potrzebuje, jeżeli ta trauma go jakoś ubezwładniła, to czego potrzebuje, to odzyskać poczucie sprawczości, jakiejś samodzielności, odbudowanie swoich naturalnych takich zasobów. I to jest praca tak naprawdę z tym. Historii, które zostawiły za sobą, ludzi, których tam zostawili, przyjaciół, rodziny, miłości, także często zostawili dorobek całego swojego życia. Domy, samochody, wyposażenie, wszystko, na co pracowali ciężko całe życie, musieli zostawić. Często zostało zniszczone po prostu w momencie, kiedy opuszczali te miejsca. I idą w nieznane, czyli to tak jakby iść w taką przestrzeń, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie wiemy, co tam się stanie. Jesteśmy tam obcy.
to jest trudne. I to jest zespół stresu pourazowego, no to jednak to wymaga pracy z terapeutą. Ja myślę, że to wszystko czas pokaże. Będą terapeuci, bo przecież wśród tych uciekających też są terapeuci, którzy władają językiem ukraińskim. A język ma istotne znaczenie w terapii. Musimy opisać swoje myśli, uczucia, emocje i to ma znaczenie, czy terapeuta nas rozumie, czy mówimy w języku, którym terapeuta. Dzisiaj jeszcze więcej ludzi niż wczoraj. Dziś ludzi jest więcej niż wczoraj. To naprawdę dużo pracy. Wiele osób doświadcza zespołu stresu pourazowego. W rzeczywistości jest to poważne zaburzenie psychiczne, które może trwać bardzo długo. Nie można powiedzieć, że osoba, która dziś nie ma tego zaburzenia, ma więcej szczęścia, ponieważ zespół stresu pourazowego może pojawić się niemal bezpośrednio po traumatycznych wydarzeniach, ale może pojawić się także po latach. Jest to traumatyczne dla psychiki. Dlatego oczywiście ze swojej strony jestem gotowa wesprzeć wszystkich w każdy możliwy sposób. Ale teraz zajmuję się kwestią własnej sytuacji. Bo, jak mówią, głodna matka nigdy nie nakarmi swojego dziecka. Póki nie uporządkuję swoich spraw, nie będę mogła dzielić się z innymi swoją wiedzą psychologiczną. Dlatego w tej chwili zajmuję się codziennymi sprawami i oczywiście w każdy możliwy sposób pomagam moim rodakom. Spróbuję też pomagać jako wolontariuszka, ale teraz jest za wcześnie, aby o tym mówić. Jest dużo historii, każda historia jest inna. Jeśli osoby przyjeżdżające uciekły tylko przed wojną, ale jej nie doświadczyły, czyli nie doświadczyły straty nikogo bliskiego, tylko po prostu bały się, że wojska wejdą bliżej i ta wojna się przybliży, to w zasadzie są uciekinierami. Oczywiście mają podwyższony poziom lęku, ale poczucia winy takiego wielkiego nie mają. Osoby, które doświadczyły traumy, widziały jak ginęli ich bliscy na ich oczach, albo wiedzą o tym, tak, bo są oddaleni, ale słyszeli, wiedzą, mieli kontakt z nimi i już ich nie ma, na pewno przeżywają poczucie straty i traumy związane i poczucia winy, że uciekły, że nie zostały, że nie pomogły, że może mogły pomóc. Z tym wszystkim na pewno się borykają. Jest to bardzo trudne. Jest to ogromna destabilizacja, ogromna zmiana, ogromne wyzwanie. I najczęściej ludzie w takiej ucieczce są ogromnie zmobilizowani. I te ich takie naturalne mechanizmy obronne fantastycznie działają, no bo w ogóle się spakowali, wyruszyli, wyjechali tak naprawdę w nieznane, nie wiedząc, co ich czeka. Bardzo niewielu z nich ma taki adres, do którego zmierzają. Wiedzą, że tam jest jakiś pokój, że tam będą mieli miejsce. Oni najczęściej przyjeżdżają i po prostu później próbują sobie jakoś tutaj poradzić. Lądują w różnych miejscach, bardzo często od razu gdzieś w gościnnych domach Polaków, ale też bardzo często, no ze względu na ogrom przybywających tutaj ludzi, są to takie centra pomocy, ogromne hale, wiele łóżek, hałas, jak się łatwo można domyślić, no to też jest to jakiś szok. No, ja mogę opetyki mówić o sobie, wszystko, co my chcemy. No cóż, mogę mówić za siebie. Wszystko, czego chcemy, wszystko, czego ja chcę, myślę, że dostaję tutaj. Ludzie są sympatyczni, powtarzam raz jeszcze, wszyscy są gotowi udzielić nam pomocy i wsparcia. Pomimo wszystko, wiesz, że tutaj jest życie. Myślę, że nasi obywatele, którzy tu przybyli, mogą rozumieć i być wdzięczni obywatelom Polski i bardziej dziękować im za pomoc, jakiej udzielają, niż jej żądać. Ponieważ życie nadal toczy się tutaj, a polscy obywatele robią dla Ukrainy naprawdę bardzo dużo. Polskim grażdanom Polski. W kolejnym odcinku postaramy się dowiedzieć się, w jaki sposób wojna na Ukrainie może wpłynąć na rozwój dzieci ukraińskich i polskich oraz jak powinniśmy o nie dbać. Do zobaczenia.